wykonanie tego anioła będziemy potrzebować 6 sznurków o długości 250 cm. 6 sznurków o długości 30 cm. 6 sznurków o długości 350 cm. To było na muszelki. Teraz na sukieneczkę będziemy potrzebować około 10 sznurków, 115 cm. Na włosy będziemy potrzebować około 8 sznurków o długości 70 cm. Na głowę będziemy potrzebować koralika 30 mm. I jeszcze kilka innych dodatków typu koraliki czy jaśnie gwiazdeczki. Sznurek do zawieszenia o długości 1,20 m. Takich rzeczy będziemy potrzebować właśnie do wykonania tego anioła. Zaczniemy najpierw od zrobienia skrzydeł. Czyli bierzemy najpierw 3 sznurki o długości 250 cm. Ja tutaj akurat mam jasne sznureczki, najjaśniejsze. Zawieszamy to na naszym patyku. Zawieszamy to na naszym patyku. Patyk to jest 50 cm. Z jednej strony zawieszam 3 sznurki, z drugiej strony również dometam to 3 sznurki. Wszystkie zawieszam od góry, żeby były tak samo zawieszone. Tutaj zawieszam kolejne 3 sznurki właśnie na drugie muszelki, na drugie skrzydełko. Zacznę najpierw od lewej strony. Biorę sznureczek, który jest najbardziej od lewej strony. Będzie szedł w ten sposób. I zaczynam węzłem żebrowym. I teraz tak, zostawiamy sobie ten sznureczek, jego gdzieś tam na boczek, który sobie jest. Pierwsze co, bierzemy sznurek teraz z prawej strony, teraz on będzie naszym wiodącym i przekładamy. Tak jak robimy węzeł żebrowy, idziemy tutaj do góry. Jeśli nie wiecie jak zrobić węzeł żebrowy, to znajdziecie dokładny filmik na w playliście z węzłami podstawowymi. Ja już tutaj się nie będę aż tak bardzo zagłębiać, bo tak naprawdę nie jest to jakiś wzór dla bardzo początkujących osób. Także osoby, które biorą się za takiego aniołka, na pewno znają już węzeł żebrowy i węzeł płaski, więc sobie ze wszystkim po prostu poradzą. Chociaż tutaj węzła płaskiego nie ma, jest tylko węzeł żebrowy. Tutaj po prostu pokazuję, jak wygląda muszelka, jak ją zrobić, jak wygląda układ tej muszelki i połączenie tego wszystkiego. Teraz robimy drugi rząd, drugi środkowy tak naprawdę. Po tym rzędzie będziemy już zawracać. I teraz, gdy mamy już tutaj trzy rzędy mamy, ten sznureczek cały czas jest z boku, bierzemy cały czas ten sznureczek, który wcześniej robiliśmy i zakręcamy nim.
zawijamy tutaj z powrotem i wszystko znowu węzłem żebrowym. I teraz robimy drugi rząd. Teraz robimy właśnie od lewej strony, nie od prawej. I teraz, kiedy już mamy u góry 3, na dole mamy 2 rzędy, więc zaginamy sobie troszeczkę, żeby nam się ta muszelka tak ułożyła, wyginała troszkę. I teraz bierzemy ten sznureczek, którym pierwszym działaliśmy i teraz z nim będziemy działać. Bierzemy również ten z podchodu, ten u góry jest wiodący. I przykładamy, tutaj pamiętamy, żeby to przełożyć w ten sposób. Od spodu, górą. I mamy właśnie wtedy taką pętelkę. I zaciskamy. Tutaj musimy dosyć mocno to mieć kontrolę nad tym. I drugi raz. Znowu od spodu, górą. Przeciągamy. Jeszcze pokażę Wam też na kolejnych muszelkach. I to jest akurat taki bardziej skomplikowany moment w tym wszystkim. I teraz idziemy dalej po prostu węzłem żebrowym. Robimy ten trzeci, ostatni rząd i zakończamy tę muszelkę. I pierwsza muszelka jest za nami. Tutaj tym białym sznurkiem będą zrobione dwie muszelki. I z jednej strony, i z drugiej. Więc możemy teraz przejść do drugiej muszelki. Zaczynamy sobie teraz od lewej strony znowu. Znowu robimy to samo. I teraz ten jest wiodący. I każdy kolejny zaczepiamy. Nie robimy tutaj jakiejś dużej przerwy między tym. Bo całe muszelki tak będą iść pod połku. Możemy iść w sumie na równo już teraz. Ostatni czwórczy, żeby troszkę niżej. I teraz znowu ten zostawiamy. Idziemy teraz od prawej strony. Robimy rząd drugi. Każda muszelka jest robiona tak samo, węzłem żebrowym. Tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia. Cały czas działamy tym samym węzłem. I znowu od prawej strony.
I teraz zawracamy. No, najważniejszy moment tak naprawdę, żeby ta muszelka miała kształt. Zaginamy. Na samym środku to zaginamy. Musimy tutaj dobrze docisnąć, żeby ona nam się nie rozpłaszczyła całkowicie, tylko żeby była jednak w takim kształcie muszelki. I teraz ten jest naszym wiodącym. Tego od dołu tutaj przekładamy przez górę i zaciskamy. I jeszcze raz. I lecimy dalej. Mamy skończone, pierwsze muszelki już mamy. Teraz z jasno-różowym kolorem robimy to samo, tylko robimy 3 muszelki, a przy ciemnym kolorze robimy 4 muszelki. Mamy już założone różowe sznurki. Troszeczkę przestawimy. I znowu zaczynam od tej samej strony, bo cały czas robię tą lewą stronę. Od lewej strony zaczynam sznureczkiem i na nowo. Przekładam. Zaciskam. Teraz na tych jasnych sznurkach będą 3 muszelki, a na ciemnym różowym będą 4. I teraz znowu ten sznureczek zostawiamy. Bierzemy sobie od prawej strony i idziemy w tą stronę. Pamiętajcie, żeby było wszystko dokładnie dociśnięte. Wtedy muszelka wygląda na ładną i estetyczną. Nie rozwala się. Z prawej strony.
teraz zakręcamy, kiedy mamy już właśnie trzy rzędy, zakręcamy z powrotem. I jeszcze jeden rząd, też od lewej strony. I przekładamy. Też do jakiejś od spodu, przechodzi przez górę i mocno naciskamy. Na początku może być to troszkę trudne, ale później już takie nie będzie. Przy któryś muszelkach już kolejnych będzie po prostu łatwiej. I znowu zakręcamy i robimy drugą muszelkę.
zakończymy też od tych dymnych sznureczków i zaczynamy od strony przeciwnej, czyli od strony prawej. I znowu, to jest nasz bieżący sznureczek, przekładamy ten sznureczek od dołu, przez górę, środeczkiem i zaciskamy. I tak dwa razy. I kolejny sznurek. Robimy to samo, co przy pierwszych muszeleczkach, przy tym pierwszym skrzydle, tylko że z drugiej strony po prostu. Ten sznurek zostawiamy i zaczynamy robić tym. Teraz zakręcamy tym sznurkiem w tą stronę. I teraz jeszcze raz od tej strony, od prawej strony do lewej. I kiedy już mamy te dwa rzędy od dołu, zaginamy, żeby nam się ułożyła ta muszelka, bierzemy ten sznureczek, ten jest u góry, ten jest na dole, przechodzi górą i dociskamy mocno. I teraz tym zawracamy i robimy tylko muszelkę. Idziemy na prosto.
żeby nam wyszła ładnie ta tenoszelka. I idziemy tutaj na prosto, żeby muszelka wyszła równo. Dół możemy troszeczkę zrobić do dołu. W taki sposób. Teraz to zostaje. Bierzemy drugi sznureczek i idziemy w prawą stronę. Zaginamy i zaplątujemy. Ten sznureczek jest u góry, ten jest pod nim. Zawiązujemy w ten sposób, żeby ten sznurek, który był od spodu, przechodził górą i mocno naciskamy. Wyglądać. Teraz przechodzimy do kolejnych sznurków. Robimy tutaj 3 muszelki, a na tym robimy 4 muszelki. Nam te najdłuższe kawałki, powiedzmy, jest na takiej długości, po to, żeby je związać. Zapnę sobie własnego kulonku, po prostu obiję, tyle, żeby się to trzymało, żeby się to nie rozpadło, żeby oczywiście równo było i ładnie wyglądało.
tego wiązania. Nie wiem, kiedy będzie widać. Po prostu mogę trzymać uszanki. Wszystko związane powinno to wyglądać w ten sposób. I tak to powinno właśnie wyglądać. Teraz przekładam sukienkę. Ja jej nie rozczesuję, bo są bardzo długie kawałki i po prostu się ciężko to rozczesuje. Przekładam przez biały, tylko przez biały sznurek. Nie obcinam tych sznurków od spodu, tych białych. Uważam, że fajnie to wygląda i tak po prostu zostawiam. Teraz biorę cieniutki sznureczek, mają reklamę złotą nitkę i razem z różowym, jak najwyżej mogę, to związuję. Takie kawałki, takie króciutkie, albo je biorę w środek, albo obcinam je przy samym końcu, bo one akurat nie wyglądają fajnie. Tych różowych ciemnych też nie obcinam, później to tylko wszystko wyrównam, żeby było na równej długości. Uważam, że to fajnie wygląda, jak jest taka kolorowa ta sukienka, szczególnie, że mam nierozczesane sznurki i mogę sobie coś takiego po prostu zrobić. Teraz musimy tutaj jeszcze przełożyć, ja mam właśnie tą srebrną nitkę. Więc przekładam srebrną nitkę na głowę. Na głowę i na ręce. Bo muszę jeszcze ręce tutaj wsadzić. To jest sznurek 5 mm. Biorę troszeczkę wyżej tutaj. Przekładam teraz ten sznurek. Tutaj staram się zawinąć właśnie żeby z jednej strony. Żeby rączka była z jednej strony z przodu, druga z tyłu, tak żebym właśnie miała to zaczepione. Przekładam koralik na głowę. Włosów też nie rozczesuję, włosy po prostu mam rozpętane, ale nie rozczesam. Włosów też nie rozczesywałam, tylko sobie troszeczkę porozdzielałam. Można je oczywiście rozczesać, pewnie, czemu nie. Chociaż ja... Chociaż ja osobiście pamiętam, są takie właśnie porozdzielane, bo nie ma z tym aż tyle roboty, to też wygląda naprawdę fajnie. Teraz sobie tutaj przekładamy włosy pomiędzy niteczkę na korali. Związujemy u góry. Tak mocno związujemy, żeby się trzymało. I przywiązujemy tutaj do góry, żeby nasz cały aniołek się trzymał. Zawiązujemy sobie sukienkę na końcu.
układamy włosy. Tutaj, żeby nie było widać tej nitki u góry, przekładamy sobie włosy w ten sposób. I to jeszcze sobie to do tyłu pójdę. Coś takiego, żeby wyszło. I tutaj z tej strony również daję kilka włosów do tyłu. Teraz sobie wszystko docinam, włosy, sukienkę, tutaj jeszcze przykleję sobie opaskę, po prostu do koralika ją sobie przykleję, mogę gwiazdkę po prostu dodać, to już bez większego znaczenia tak naprawdę. Teraz wszystko docinam. Też sobie docinam. Teraz jeszcze na sznurek, na którym będzie wisieć właśnie cały nasz anioł, zaplatam sobie koralki od najmniejszego, to jest 15 mm, później mam 20 mm i 30 mm. I każdy z nich zaplatam od najmniejszego do największego na sznurki z każdej strony. I później przyczepię sobie właśnie do po bokach. I teraz zawiązuję, kiedy mam już właśnie koraliki nawleczone. Właśnie prezentuje się anioł.